głośna sprawa ostatnich może nie dni, ale tygodni. Rozwiejmy raz na zawsze te wątpliwości. Czy akcyza to podatek? No dobra. Od strony teoretycznej, akcyza spełnia, całkowicie wpisuje się w definicję podatku. Znaczy jest bezzwrotna, nie jest to opłata, nie jest to składka, nic nie dostajemy w zamian, po prostu państwo pod przymusem pobiera od nas jakieś pieniądze. I tak teoretycznie akcyza to podatek. No ale jak już wiemy, niektórzy posłowie PiSu czy też Solidarnej Polski twierdzą, że akcyza to nie jest podatek. No jeżeli teoria do nich nie trafia, to zerknijmy do ustawy. Wie pan, jak nazywa się ustawa o akcyzie? Jaki ona ma tytuł? Wiem, ale dla dobra wywiadu nie powiem. Dobra, to za to ja powiem. Ustawa się nazywa ustawa o podatku akcyzowym. A jeżeli kogoś nie przekonuje to, że to jest ustawa o podatku akcyzowym, to zerknijmy do artykułu 1 ustawy o podatku akcyzowym i tam jest napisane, że ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą. Więc jeżeli w artykule 1 mamy opodatkowanie podatkiem akcyzowym, to żeby dalej twierdzić, że akcyza nie jest podatkiem, to trzeba być osobą, która równie dobrze mogłaby się zapisać do jakiegoś towarzystwa płaskiej ziemi i twierdzić na przykład, że ziemia jest płaska. To jest mniej więcej ten sam poziom absurdu. Miejsce takich osób jest raczej w tworkach niż w Sejmie. Konfederacja, wolność i niepodległość.